Silnik elektryczny. Urządzenie, które odmieniło oblicze naszej cywilizacji. Silników elektrycznych mamy kilkadziesiąt różnych typów. Są bardzo różne konstrukcje. A zatem, aby zaprezentować takie urządzenie naszym uczniom, musimy ograniczyć się do kilku z nich. Silnik komutatorowy. W zasadzie jako jedyny reprezentant silników występujący w większości podręczników do fizyki. Prosta budowa i łatwy sposób prezentacji. Niemniej, aby zaprezentować ten silnik, musimy posiadać jakiś model. W wielu szkołach mają nauczyciele do dyspozycji tego typu modele silnika. Z czego składa się taki model? Stojan wykonany ze stalowych blach, na nabiegunnikach umieszczone zwojnice. Wewnątrz obraca się wirnik i komutator w postaci płytki z laminatu z naniesionymi miedzianymi ścieżkami. Z komutatorem z tym współpracuje coś dziwnego. Szczotki wykonane z mosiężnych nitów. Jeśli ja to założę, oczywiście słyszą Państwo, jak to wszystko pracuje. Szczotki w postaci mosiężnych nitów dość szybko wytrą cieniutką warstwę miedzi w komutatorze i takowy silnik przestanie pracować. Niemniej możemy zastosować bardzo prosty sposób na usprawnienie tego silnika i tak usprawniony silnik będzie nam służył przez wiele lat podczas setek, jeśli nie tysięcy różnych pokazów fizycznych. Zamiast mosiężnego nitu zastosowałem tu grafitową szczotkę, wymontowaną ze starego odkurzacza. Grafitową szczotkę taką, jaka jest w prawdziwych silnikach. Grafit ma takie własności, że jest dobrym przewodnikiem prądu, a jednocześnie nie niszczy warstwy miedzi. Taki silnik posłuży nam przez wiele lat, umożliwiając demonstrację przemiany energii elektrycznej na mechaniczną. Jednak możemy nie mieć modelu. Skąd taki model zdobyć? Silniki są powszechne. W naszych domach mamy przynajmniej kilkadziesiąt silników. Jeden z uczniów wykonał dla mnie taki prosty model, wykorzystując wirnik ze starego odkurzacza. Ten wirnik może współpracować z naszym magnesem szkolnym. Wystarczy, aby jego średnica była dopasowana, żeby on się po prostu zmieścił wewnątrz magnesu. I mamy bardzo ciekawy model silnika. Jeśli zasilimy go z baterii, widzą Państwo, że się obraca. Jeśli zamienię bieguny, obraca się w przeciwnym kierunku. Bardzo prosty model, który umożliwia naszym uczniom dotknięcie, zbadanie silnika, pobawienie się nim. Przy czym to jest silnik komutatorowy. Nie jest to jedyny reprezentant silników, chociaż w książkach tylko o takim przeczytamy. Czasami na lekcji przyjdzie uczeń i zada bardzo trudne pytanie. Kiedyś przyszedł do mnie dzieciak z czymś takim. Jest to silniczek występujący powszechnie w urządzeniach AGD. Wyjmuję z tego wirniczek i pyta, gdzie tu jest uzwojenie i komutator. Komutatora nie ma. Pozornie uzwojenia też nie ma. Owszem, jest stojan, tak jak w silnikach, które opisywujemy w szkole. Ale nie ma wirnika. Jest coś takiego. Gdzie tu jest uzwojenie? Otóż jest tutaj uzwojenie. Uzwojeniem są te paski aluminium odlanego ciśnieniowo. Pomiędzy tymi elementami wykonanymi z ferromagnetyka ze stalowych blach ciśnieniowo wtłoczono aluminium i ono zamyka obwód, tworząc uzwojenie.
No ale nie ma komutatora. Ewidentnie go nie ma. Wobec tego skąd bierze się prąd w tym uzwojeniu? I tu możemy nawiązać do zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Taki silnik możemy zasilić wyłącznie prądem zmiennym. Ten prąd zmienny wytworzy zmienne pole i jeśli umieścimy tu wirnik, w tych paseczkach z aluminium powstanie prąd. Wyindukuje się prąd, który wytworzy własne pole magnetyczne i zacznie obracać wirnik. Mamy przykład silnika indukcyjnego. Ale to nie wszystko. Istnieją jeszcze inne dziwne urządzenia. Patrząc na to, trudno powiedzieć, że to jest silnik. No, jeśli zasilimy to z naszego zasilaczyka szkolnego, okazuje się, że to się kręci. Czyli jakby nie patrzeć, jest silnikiem. Otóż jest to silnik krokowy. Silnik, który nie posiada komutatora. Zastępuje go taki układ scalony, sterowany rezonatorem ceramicznym i ten układ dostarcza impulsy elektryczne do kolejnych małych elektromagnesów, które znajdują się pod tą tarczą. Natomiast ta tarcza jest po prostu magnesem i impulsy dostarczane kolejno do elektromagnesów obracają tą tarczą. Obracają z precyzyjną prędkością o zadany kąt ustalony przez ten układ. Tak więc, jak Państwo widzą, silniki bywają bardzo różne. Możemy spotkać się z pytaniem o bardzo nietypowy silnik. Przy czym w gospodarstwie domowym najczęściej możemy spotkać taki silniczek indukcyjny, więc w razie czego bądźmy przygotowani na pytanie, gdzie tu jest komutator i uzwojenie. To nie wszystko o silnikach. Mamy jeszcze inne rodzaje silników zasilane prądem trójfazowym. Jeśli mają Państwo w szkołach generator prądu trójfazowego, taki, jaki pokazywałem na jednym z wcześniejszych filmów, w komplecie z nim dostarczone jest takie oto urządzenie. Urządzenie to umożliwia demonstrację pola wirowego. W momencie, gdy obracał będę magnesem generatora, widzą Państwo, że obraca się również wskazówka kompasu. Mamy przykład wirowego pola magnetycznego. Zjawisko to wykorzystano do budowy silników zasilanych prądem trójfazowym. Niemniej jednak prąd trójfazowy. Nasi uczniowie poznają już w szkołach typowo branżowych, natomiast nasze doświadczenia, mam nadzieję, pozwolą rozbudzić w nich pasję poznawania świata, odkrywania nowych, ciekawych zjawisk. Tak, aby z czasem nasze dzieciaki wiedziały więcej niż dziś wiemy my. A tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następne filmy. Do zobaczenia.